Nie, Frippi. Frippi, a masz na imię Radek? Bo ja tylko z Radkami chodzę. Robię ten kwit, potem pik pik kartą. Bita na street, siema się manko. Gadam się z fanką, chcemy na pewno. Ona to brylant, ja raczej się perłą. Moglibyśmy założyć wspólny kanał na YouTubie, no nie? Byśmy się spotykali, nagrywali takie gierki, wiesz, takie tak bootcampowo, nie? I byśmy na przykład, ludzie by nam wystarczali jakieś tam cele, na przykład, tak, wiesz, na gierki, byśmy pokonywali takie, wiesz, gierki, nie wiem, w jakiś taki, nie wiem, trudny sposób, jakieś takie challenge w grach byśmy robili, takie trudne challenge w grach różnych, nie? No, kurde, ale to by... Trzeba jakoś tak fajnie przemyślić, że to tak... No oczywiście, że tak, to jest trudne do przemyślenia taki, wszystko, ale wiesz... Ale coś taki, że z innego miejsca, tak? Tak? No co? Najlepiej tak. No. Znaczy no. Wiesz, przez internet też można tak naprawdę, ale jest dużo możliwości. Ale w sumie wiesz, jak się jest, to można wiesz, w jeden dzień można nagrać dużo w sumie, nie? Tak no, poświęcić. No, to prawda, to prawda. No główny kanał też zawsze takie rzeczy można robić, to też spoko. Albo na mieście będziemy nagrywać jakieś głupie rzeczy. Gdzie lecimy w ogóle? Na południe po farmę lecimy? Możemy. Albo na mieście pranki z dziadkiem. Tak. To by było dobre. Dobra, to lecimy na farmę południową. Tak, albo taki kanał wspólny, gdzie będziemy po prostu codziennie wrzucać filmy, jak jesteśmy pijani. I będziemy robić codziennie drunk filmy. Co ty na tym myślisz, żeby robić codziennie drunk filmy? Tak codziennie, codziennie, tak cały czas. Myślę, że to będzie super content. No. Albo będziemy robić też takie testy, jak alkohol i ilość alkoholu wpływa na skilla w grach. I pokazujemy wtedy, wiesz, gierki, jak jesteśmy trzeźwi, jak kosimy i robimy rekordy Polski. A później na przykład, ile byśmy zrobili po pół litra wódki na głowę, a później po litrze wódki na głowę, jakbyśmy grali. Takie rzeczy, nie? Co myślisz? Myślę, że to jest idealny kanał. Coś dla nas, coś dla nas. No nie? Pistol challenge? Pistol challenge robimy, tak. Na razie mam MP5 tylko, ale... A to mi w ogóle mam przecież niepotrzebne. No i pompkę mam. W ogóle ktoś lądował tutaj, bo ja nie patrzyłem. Przejucha. Ej. A kanał będzie się nazywał Lech i Izak Medicalowie? Tak. Magicznie Lech i Izak. Tutaj dostałem taki... propozycję, no. Ciekawa nazwa. No ciekawe, to takie oryginalne dość, nie? Mhm. Jak mam TK, to MK wyrzucić? Na razie tak? Tak lepiej, nie? Mhm, tak. Ty budynek szary sprawdzałeś, czy nie? Nie, ja nic nie sprawdzałem. Ja nawet nie mam pistoletu żadnego jeszcze, wiesz? Idziesz pod hańkę? Ty też robisz. Goni choinkę, co? Ty masz pistolet już, tak? Jakiś? No, teka, ty... O, jest pistolet, dobra, wywalam to. Na choince masz dwie skrzynki. Mam dwie. No, ty masz. Co? Na choince masz dwie skrzynki. Dobra. Paulinka, 3 złote. Tak będzie. No właśnie. O, ma tak, pistolecik. Właśnie jest. Dobra, to jest spoko. Mam zielony pistolet. Tylko rewolwer by się przydał. Rewolwer bym chciał. Ej, słuchaj. Bo ja mam pistolet, nie mam. Ale musimy ty, no bo ten pistolet challenge jest taki warzywny, jak nie ma flagów. No to prawda. Więc trzeba jakoś to oprzeć i snuć. No trzeba by. Granatów nie używamy, nie? Kurde, jaki drop zarąbista, ja muszę zbierać jakieś gówno. Snajperki już. No luko. Granatów, dobra. Weźmy sobie bandażyki, no mam tylko pistolet, niestety. Tom. Turum.
Kurczę, no ja bym chciał. Ja bym chciał pistolet, jakiś jeszcze rewolwer bym chciał. Niebieski rewolwer to byłoby spełnienie moich marzeń na takim pistol challenge'u. I wygram wtedy tę gierkę 100%, nie? 100%. 100%. Tylko dajcie mi rewolwer niebieski. Przydałby się taneczne bomby jeszcze, takie challenge'u, żeby... Ja z gościem mam, dobra. Tak? Gdzie? No, daleko tutaj, koniec. O kulek, ty jesteś daleko ode mnie, ty. Strasznie daleko jesteś ode mnie. Naprawdę jeszcze sam? Czy czujesz, że zaraz dwóchą, o Boże. No to myślę, że powinniśmy to robić razem jakoś, a nie tak oddzielnie, gdyż może być ciężko. Rewolwer. Pistolet jest mocny. O, rewolwer, zajebiście. Ten pistolet jest naprawdę mocny. No, naprawdę. No to już rewolwer jeden. Chcesz rewolwer jeden zabrać ci? Tak, najważniejszy. Mam rewolwer niebieski. O kurde, serio? No. Zajebiście. Nie. Czy tak masz rewolwer niebieski, to już w ogóle wygraliśmy gierkę. 5 gierek. 60 to ma być. Ja przewidziałem jakim. No. To jest mocno. W głowę to ile? Strzały umieszczą. Na Salty. Tutaj jakaś budowla jest. Na Salty Springs są strzały, wiesz? Dobra, może nawet nie na Salty, tylko na górce. Przy Salty. Widzę gościa, tak. Na górce przy Salty jest. Podjeżdżam. Strzelają się tutaj. Powalili się na górce, no, walczą na schodach. Zabili się. I tu jest jeszcze jeden gość. Umieram. Umieram, Lech. Mam tak strasznie fatalną sytuację. On jest na górce, na wieży. Dobra. Masz go? Tak, jest 60. Dobra, leży. Jakby się dał, dzięki Lecho za pomoc. Loziek. Lecę dalej. Dobra. Co tu zlutuję, może coś mieli. Mam bomby taneczne jak coś. Loziek. Mieli coś fajnego, nie mieli nic fajnego. Mam gościa kolejnego. Dobra, to poczekaj na mnie i idę. Dobra, szybciej. Lecę, lecę. Gdzie on jest? Jak patrzy. Widzę, widzę. Wierzę mu na plecy. Obiegam go. Tylko mam dużo czasu. Dwóch mnie bije, z dwóch stron. No, to schowaj się, ja bym wchodzę na plecy. No, trafiłeś kogoś? Ale... Obiłeś kogoś, czy nie? Nie. Dojeżdża ci jeden. Ja bym wchodzę już na plecy, wiesz? Nie, nie tak, nie ta broń. No, powalony, jeszcze na daleko tam. Biją mnie z tego, z farmy, znaczy z leży fabryki. Leży tamten też. Zajebiście. I z fabryki mnie biją. Dach? Czy co dach, nie? Nie widzę na razie. Dach jest jeden. Na jeden mi rzucił. Podbiega jeden. Na jeden na N jest centralnie. Dobra. Za drzewem. Może podjeżdżać pod chaty Hagrida. Jeden podbierze chyba. Mhm. Nie wiem, poleciał lepiej. Z dwóch stron biją. Jeden powalony. Za drzewem jest, za drzewem na N moim. Mhm. Tam gdzie patrzę teraz centralnie.
A podjeżdża czy stoi? Stoi. Teraz podjeżdża ciebie. Nie. Za budką chodzi widzę. Dostał hita. Dostał kolejnego hita. Jest jeszcze jeden? Leży, nice. Dobra. Mam 7 kiwików. Ja też mam dużo, mam 8. Możecie wyleczyć, masz lateczkę jakąś? Jedną, może coś mogę, no? A, dobra. To zostawiam w tej budce. Dobra. Dzięki, Leszek. Ty, on do tego, wyskocznie. Zajebiście. To jest strefa, okej, okay, zaraz strefa podjeżdża. Niezłe 8. Nie no, już teraz mam 6. Zużyłem, nie? To jest już rewolwer niebieski, nic nie mówisz ty. No nie widziałem, nie widziałem. Wariacie. Nie możesz tak robić, Lechu. Przepraszam. To jest strefa, poleciałeś? Nie masz fragów w ogóle, to masz sporo chyba fragów, co? 5. No to mamy 8, zobacz, to nie jest źle. Bez najdów, nie? Bez pistoletów maszynowych, tak, bez najdów. Tylko bomba taneczna, w sensie może być rzeczy, które nie zadają do merza, tak? Dobra. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tam? Jak tam? A ty Jerzy, ja w ogóle nie poznałem po głosie, ty. Ja co to za głos, ty? Widzę gościa. Ty pamam. Do strefy wjeżdża tutaj. Tu gdzie patrzę. Nie pokazuję mu się. Podjeżdża, jest coraz bliżej. Walisz do niego? Nie schodzę już. Idę. Dobra. W twoją stronę też tam. Ale ja drugi za czerwoną budką, za czerwoną budką. Ty bijał do niego. Zlikwidowany, ale tam do niego bili z tej strony. Twojej strony. Ale zlikwidowałeś powalonego? Jeden jest powalony i tej. Z twojej strony ktoś jest. Nie ma. Nie ma. Dobra, nie żyje. Wszyscy, tak? Tak. Kurde, mogłem tego powalonego najpierw rozwalić. No mogłeś. Niech powalonego, najpierw nie powalonego. Nie, najpierw powalonego, no bo ten gościu, którego ja zabiłem, zabił tego, powalił jednego typa, nie? No, i zabiłeś na tego gościa, co powalił na tego typa. Tak, zabiłem tego gościa, co powalił typa, a później zabiłem tego typa, co był kumplem tego powalonego typa. A, powinienem no, dobić tak, tego tak. Typa, a później dopiero zabić tego kumpla, a dobi tego typa. Więc trochę unluko, ale jeszcze dużo ludzi. Dobra, już trochę mniej teraz, ale jeszcze trochę żyją. No, a mam sporo do pistoletów. Ile masz do pistoletów ammo w ogóle? Ja mam 630. No, 361. Boże, ten kater. Snajper gdzieś przede mną na... Widzę gościa na 285. Dramat ten kater, ja pierdzielę. No, chyba Gierka do trochę później. No, ten niebieski za 60 bije, nie? To jest no, jak w głowę. On jest niecelny, ale jest strasznie mocny, wiesz, bo taki challenge ma dobry damage, w miarę szybko strzela, jak na taki damage. I tu jeszcze jeden ze snajperką, dwóch jeszcze mam na 265, tutaj na górkę wbiegają. Dobra, biegnę na ciebie. Chodzę im na plecy. Nie, my teraz robimy challenge z pistoletami sami, nie? Jerzyk. Oha. No, więc gramy bez karabinu w ogóle. No to jest to pod czwórką. Po czwórku to jest granat taneczny. Zobaczysz jeszcze pewnie, aha, jak to działa. Wiesz co, jak rzucisz gościom pod nogi, to zaczynają tańczyć, nie mogą w ogóle strzelać, a nie budować. A widzę tych gości na 285. Ja wchodzę na plecy, bo oni troszkę nie zauważyli mnie. To zobaczysz, da. Jak będzie okazja, na blisko to rzucę tego. Granat taneczny. No, on jest mega spoko. Celuje we mnie. Dobra. Strzelić do niego, ja zbejtuję może, jak strzelę teraz. Czy nie, bo się zaczyna budować, czy coś. No wiesz? Blisko już, teraz z górki widzę, będę miał przewagę. No widzę. No to wtedy ja wchodzę na plecy. Jeszcze nie. Teraz jak będą ten, to ja schodzę, zbuduję sobie i strzelam do nich. Dobra, jadę. No to też dał, będę strzelał.
jeden. Dostał hita. Celuję do ciebie. Nice. Strefa, spadamy. Masz panel, żeby skoczyć sobie na spokojnie? Lecimy panelem? A nie wiem, czy jest sens. Ty wolno podjeżdża. Jeszcze jednak będziemy mieli na S. Może mi na plecy. Patrz, to jest budowla, zobacz tutaj. Przed nami SS, zobacz. Nie ma gości? Nie wiem, chyba nie. Są. Tej budowli? Tak, tak. A, no widzisz. Okno zrobili na nas. No okno zrobili na nas. Ja mam granatę. Dawaj na górkę, jeszcze, dawaj na górkę, od góry ich zaatakujemy. Oni chyba dachu nie zrobili. Oni muszą do strefy przecież biec. Patrz, pobiegli już. Dawaj, dawaj, wal. Nie, jeszcze nie. Poczekaj, no. Oni sobie w czerwonej budce się zatrzymają, a my wtedy ich złapiemy. To jest w strefie? Ta czerwona, oni będą kampić. Tak, jest. No i widzisz, jest problem. Nie, za drzewko. Oni nie wiedzą. To jest szparka. Tak, rzucam tanecznego do środka. Czekaj, rzucam tego tanecznego już. Poczekaj, czekaj. Rzucam. O, Boże, jeszcze jeden. Nie. Ten taneczny nie wyszedł, ale mam jeszcze jednego. No. Czekaj, biorę to. Fatalny był ten taneczny. A przytrzymałeś? Tak, przytrzymałem, ale wiesz co, on się... Bo myślałem, że się odbije i wpadnie do środka, nie? On się rozbije, no dokładnie. No, znaczy wybuch w okienku, ale nic im to nie zrobiło, więc jakiś po prostu... Znaczy nie hitboxy, tylko wiesz... Dobry ten gra, rzeczywiście, no. Ale jest zajebiste, jeszcze mam jednego, to ci pokażę. Nie, on jest mega przydatny na blisko, nie? Nie, no widziałem. No to on się zbugował teraz, bo wiesz, źle wybuchło, ale... A dwie osoby zostały byli. Tylko. Ewidentnie w szlaku byli. No. No dwóch snajperów zostało. Oni byli na SW-ach, to są tamci. Więc w tym domku mogą się iść. Gościa widzę chyba? Jest domek. A nie, a nie ma na górce? Gdzie domek? Który domek? Tam SW? Tak. Dobra. Mamy dużo maców też do budowania, tak naprawdę. No to drzewo idę w takim razie. Jak powalimy jednego, możemy dojechać. Strzelimy za domku to strzela. Nie wiem, czy podjeżdżamy do nich? Jest to bombą taneczną? Lewo? Ktoś? Chciałbym tam pikował na dach, ale ja bym powalił jednego i wtedy zrobił ten dach. Oni tam, zobacz, mają kolce w środku, widzisz? Prawa budynku chyba wchyla. Jak to jest w oknie, czy na dachu? Na dachu jeden jest. W sumie jest dwóch? Chyba dwóch jest, nie? Prawa na blisko mam jedną. Na dachu 150 miejsc. Możemy dojechać teraz. No, co? 150 ten. A dobra, no. Ok, tam nie wolałem ogólnie uważać. Jaka to jest rzeź, ty. Aha, i krakie to mają w pibli, tak. Co, on sobie w dom... O, powalił się! Cztery sobie w ten. Tak? Tak, czołga się, możemy... To ja dojeżdżam tego gościa, na górę wchodzę, no tak. Mam bombę taneczną. Dawaj, taneczną mu rzuć na łeb i jedziemy z nim. Nie, schował się. Kolce tam są. Tak. Tam będzie kit zrobił, tam. Dozwałem kolce. Dobra. Weź, wcelu się. Dobra. Jakby wychylał tym... Nie ma innego wyjścia chyba, co? Dozwałem te kolce. Dawaj, rzuć najpierw na blisko, bo jest teraz pod ścianą tutaj. Wybieg lewą. Dobra, tańczy, dawaj. No! I pięknie. 8. Ja mam 7. Kiedy miałeś? 7. Nice. No to 15 fragów, kurczę, bez żadnych ekofragów na początku. Chyba tak, bo nie mieliśmy tych fragów. No. Ale goście rakiet to mieli sporo, nie? Mówię, że deszcz nie spadnie, bo spadnie śnieg. Ten i ta martwa natura ma kulatura. W mojej ręce mała smula na pigułach. Chciała zrobić sobie zdjęcie, co za bzdura. W małych kurwach chciałem topić swoje serce. Białe domy, złote w ręce. Miałem zrobić tylko srebrne. Dziś chcę topić tylko śnieg ten. Miałem pozdrowić, ale nie chcę.